Szanowanko, dzisiaj będzie taka jedna porada serwisowa. Kiedy w Oplu pojawia Wam się błąd P0135 zwiastujący nieprawidłowe działanie sondy Lambda. Nazywa się to ogrzewanie sondy Lambda H02S, bank 1, sonda 1, nieprawidłowe działanie, błąd o charakterze stałym. I teraz tak, na przykładzie tego silnika 1,490 koni w Oplu. Tutaj chyba mechanicy na ślepo wymieniali, bo z tego co patrzyłem jest nowy czujnik temperatury, nowy przepływomierz, nowa sonda Lambda i błąd dalej był. Po czym oczywiście zaczęli zwalać na gaz, że z gazem, więc wiadomo, że tak musi być, bo to gaz, to zło i tak dalej. I panie, było kupić sobie Spelswagena bez gazu, a nie z gazem, jakiego łopla. No, ale żeby tych bredni nie słuchać, to szybka porada serwisowa. Naprawiłem to bezkosztowo, a mianowicie, o co chodzi? Zamienniki sondy Lambda mają inny układ kabli we wtyczce w porównaniu do oryginalnej sondy. I zawsze są takie dwa trochę grubsze kabelki od podgrzewania i dwa trochę chudsze sygnałowe. Plus sygnałowy, masa sygnałowa i tak samo plus od ogrzewania i masa od ogrzewania. I trzeba po prostu tak je przelutować w wiązce, ażeby pasowały do siebie. Ja to przelutowałem pod tym peszlem, więc nawet jest to niewidoczne. Wiadomo, mądrości internetów mówią, żeby nie lutować sondy Lambda, gdyż będzie to miało szkodliwy wpływ. Natomiast u mnie spalanie z 8,5 spadło po tej wymianie na 7 z kawałkiem, a ostatnio nawet jak się snułem na 6,8 gazu, więc jest rewelacja. W razie takich problemów sprawdźcie sobie, czy to się zgadza, bo oryginalna wiązka miała coś w stylu, że gruby, gruby, cienki, cienki, a zamiennik miał gruby, cienki. Więc po przelutowaniu wszystko działa idealnie i check engine na desce rozdzielczej zgasł po kilku rozruchach. Taka prosta porada na dzisiaj, w razie czego błąd P0135. Sprawdźcie wiązkę od sondy Lambda. Pozdrawiam, więcej filmików nadchodzi.